zła niewolnik żadna treska, nie stroży śmiały żaden brud. Counter-offensive was begun to dislodge them, though when news of the uprising reached Hitler, he ordered that the Warsaw Poles be wiped out and made example for the rest of them. With only enough ammunition for 5 days, and so ways of supplementing this were soon at a peak. Unexploded German. Ciemna noc się przed nami roziskrzyła gwiazdami, biale wstęgi dróg marszu długie noce i dni. Młoda Polska zwycięska jest dla nas idolami, w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, magnet na broń, długa droga daleko przed nami, trudny strój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i magnet na broń. Jasny świt się rozkoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. The German commander on it wrote in his memoirs that the fighting for war was far fiercer. To bombard the city from close quarters. Polish resistance was stiff and German casualties heavy. Most of the German casualties sniper stories of the ruined buildings. With ammunition and perilous for every bullet was the Polish slogan at this time. It was very nearly a chill town. Had their successes, particularly in the fall of the 20th, they took the tactical Ukrainian mercenaries of the German defenders in the town. A few days
days later, the German police were brought into camp. Many Polish hostages with precious ammunition escaped. The battle for the old task, the Poles were surrounded from the Polish position. The German attackers had now doubled in numbers to 30,000 or so. Another fleet escaped Warsaw. The hopeless fight had lasted 10 to 15 years to be exact. Twice as long as the Poles had held out against the Germans. It had cost the lives, though, of nearly a quarter of a million Poles. The German casualties were only 2,000. Once the remaining citizens in Warsaw were systematically destroyed. On September 29th, the German artillery bombed the remaining Polish positions. Moves had already been negotiated surrender. President of the Polish Red Cross, Countess Tarnowska. Those struggles were the most agonizing of all, since by now they had no food, no water. Marsz, niech dzień po dniu oszumieć drzew i w sercach drży bez próżnych skarg i zbędnych słów to nasza krew i czyjeś łzy.
serce lwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest ten. Bo tańce grają nam, granaty z nerw szej. Śmierć kosi niby łam, lecz my nie wiemy, co pole. And even individual houses or floors within the same building. The start had been chaotic. An elaborate net anti-tank. After 4 years preparing for it, many Warsaw. Ktoś dzisiaj powie, że ten heroizm na marne poszedł i straty, ale ja się z tym nie zgodzę, bo wygnał z Polski te przybraty. Czy warto było to poświęcenie, ofiary z ludzi i zniszczenia? Oni nam wolność przybliżyli, bohaterowie z wielkiego uniesienia. Nie było triumfów ani fanfar, gdy z gruzów Warszawy odeszli i tylko pożar jęczał głośno, gdy miotacze ognia tam weszły. Oni pokazali, że trzeba walczyć, mimo że walka jest przegrana, aby nie zniknąć z mapy świata i nie upaść głęboko na kolana. Zginęło ich wtedy 200 tysięcy, bez amunicji, w obliczu głodu, bo za Wisłą stał następny agresor. Czekał i widział zagładę narodu.